tym nagraniu zajmiemy się określaniem typów hybrydyzacji atomów w różnych cząsteczkach. Zacznijmy od tego rozbudowanego węglowodoru. Przypiszmy typy hybrydyzacji atomów węgla, zaczynając od lewej strony. W związkach organicznych atom węgla jest czterowiązalny i nie ma niewiążących elektronów. Dlatego do określenia liczby przestrzennej wystarczy jedynie policzyć wiązania, jakie atom węgla tworzy z innymi atomami. Pamiętając przy tym, że wiązania wielokrotne przy określaniu liczby przestrzennej liczy się jako jedno wiązanie. Pierwszy atom węgla w tej cząsteczce tworzy trzy wiązania, więc jego liczba przestrzenna wynosi 3. W takim razie hybrydyzacji uległy 3 jego orbitale, jeden orbital s i 2 orbitale p. Typ hybrydyzacji to sp2. Podobnie będzie w przypadku drugiego atomu węgla. Jego liczba przestrzenna to 3, a hybrydyzacja sp2. Kształt cząsteczki w okolicy atomów węgla o hybrydyzacji sp2 jest płaski. Kąt między wiązaniami wynosi około 120 stopni. Przejdźmy do kolejnego atomu węgla. Ten atom tworzy 4 wiązania chemiczne. Jego liczba przestrzenna wynosi 4, a typ hybrydyzacji to sp3. Kąt między wiązaniami wynosi około 109,5 stopnia. Cząsteczka w tym miejscu ma kształt tetraedryczny. Elementy cząsteczki mogą swobodnie rotować wzdłuż wiązania pojedynczego. Kolejny atom węgla tworzy już tylko 2 wiązania, więc jego hybrydyzacja to sp. Cząsteczka w tym miejscu ma budowę liniową. Kąt między wiązaniami wynosi 180 stopni. Co więcej, cząsteczka w tym miejscu jest sztywna, nie może rotować wokół wiązania potrójnego. W wiązaniu potrójnym zawarte są orbitale cząsteczkowe typu pi, które uniemożliwiają obrót. Kolejny atom węgla również ma hybrydyzację sp. Policzmy teraz, ile w tej cząsteczce jest wiązań typu pi, ile jest wiązań typu sigma. Wiązanie sigma to wiązanie pojedyncze, powstaje dzięki nakładaniu się czołowemu orbitali. Natomiast wiązanie pi jest wiązaniem wielokrotnym. Powstaje w trakcie nakładania bocznego orbitali. Wiązań sigma w tej cząsteczce jest 10. Natomiast wiązania pi są 3. Przeanalizujmy kolejny przykład. Tym razem w strukturze jest obecny atom tlenu. Określmy hybrydyzację atomów zaczynając od lewej strony. Pierwszy atom węgla ma hybrydyzację sp3. Łączy się z 4 innymi atomami za pomocą wiązań pojedynczych. Liczba przestrzenna to 4. Kolejny atom węgla ma taką samą hybrydyzację. Następny w cząsteczce jest atom tlenu. Łączy się on z innymi atomami za pomocą 2 wiązań pojedynczych. Jednak trzeba pamiętać, że atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych. Skoro utworzył 2 wiązania chemiczne, to znaczy, że wykorzystał do tego 2 elektrony walencyjne. Pozostało mu jeszcze 4 elektrony walencyjne, które utworzą 2 niewiążące pary elektronowe. 2 wiążące pary elektronowe plus 2 niewiążące pary elektronowe dają 4. Taka jest liczba przestrzenna atomu tlenu. A w takim razie atom tlenu, podobnie jak poprzednie 2 atomy, ma hybrydyzację sp3. Jaki jest kształt cząsteczki w okolicy atomu tlenu? Skoro hybrydyzacja atomu tlenu to hybrydyzacja sp3, to chciałoby się powiedzieć, że będzie taka sama geometria jak przy poprzednich obu atomach węgla, czyli tetraedryczna. Jednak nie jest to prawda. Atomy węgla nie miały niewiążących par elektronowych, które w znacznym stopniu odpychają od siebie wiążące pary elektronowe. Tu, obok atomu tlenu, kąt między wiązaniami nie będzie taki jak w geometrii tetraedrycznej. Będzie mniejszy od 109,5 stopnia. Cząsteczka w tym miejscu ma kształt kątowy. Kolejne 2 atomy węgla mają takie samo otoczenie jak 2 pierwsze atomy węgla. Dlatego tak samo mają hybrydyzację sp3. W tym miejscu cząsteczka ma kształt tetraedryczny. Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład. Określmy typ hybrydyzacji w atomach w tej cząsteczce. Zacznijmy od pierwszego atomu węgla po lewej stronie. Jest on połączony z atomem wodoru, atomem tlenu i atomem węgla. W sumie mamy tu 3 wiązania sigma, a więc ten atom węgla ma hybrydyzację sp2. Tutaj cząsteczka ma płaski kształt.
Dokładniej, jest to kształt płaskiego trójkąta. Kolejny atom węgla jest połączony z innymi atomami za pomocą czterech wiązań sigma. Więc liczba przestrzenna wynosi 4. A kształt cząsteczki jest tu tetraedryczny. Ten atom węgla ma hybrydyzację sp3. Teraz kolej na określenie hybrydyzacji atomu azotu. Azot ma 5 elektronów walencyjnych. 3 spośród tych 5 elektronów utworzyły wiązania sigma z innymi atomami. Pozostałe 2 elektrony tworzą jedną niewiążącą parę elektronową. Po zsumowaniu wiążących i niewiążących par elektronowych okazuje się, że atom azotu ma liczbę przestrzenną 4. Hybrydyzacja tego atomu to sp3. Jednak ta niewiążąca para elektronowa uniemożliwia przybranie kształtu tetraedrycznego. W tym miejscu cząsteczka będzie miała kształt piramidy trygonalnej.